chodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. A witaj, Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i a są to taka.
o towarzystwach regionalnych. Organizują sejmiki teatralne, przeglądy kapel, uczą dzieci i młodzież tradycyjnych pieśni. Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim ich członkowie spotkali się po to, by podsumować miniony rok w ich działalności. To występ zespołu Nadzieja Skocka. Grupa młodych artystów w swoim repertuarze stawia na treści religijno-patriotyczne. Zawsze interesowałem się sztuką. I tak naprawdę zawsze mnie korciło do właśnie takiego aktorstwa, do grania muzyki. Takich osób jest w naszym regionie znacznie więcej. Społecznicy, koła gospodyń wiejskich, historycy, regionaliści. Wszyscy działają w swoich małych ojczyznach. Nasze działania to teatr, w którym przygotowujemy spektakle o tematyce patriotycznej, ale też takie spektakle, w których mówimy o naszej codzienności, o naszej historii lokalnej, tej naszej najbliżej nam historii. Są to też działania proobronne, czyli mamy taką grupę, która skupia młodych ludzi. Ich rola jest nieoceniona. To promocja postaw patriotycznych, kultywowanie pamięci o minionych czasach. Dbałość o tożsamość kulturową, o tradycje, intensyfikacja, prawda, mobilizacja lokalnej społeczności. Są to ludzie oddani, prawda, także oni kochają te swoje małe ojczyzny i wydaje mi się, że właśnie w tych małych ojczyznach jest przede wszystkim przyszłość, prawda, takiego życia społecznego. Na to wszystko potrzebne są jednak pieniądze. W tym roku koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na 3000 zł wsparcia od rządu. Dzięki kształtowaniu tej polskiej kultury, polskiej tożsamości przetrwała niepodległa, czy odrodziła się po 123 latach. Dzisiaj przy okazji tego spotkania będziemy to podkreślać. Natomiast oczywiście organizacje mają możliwość aplikowania o fundusze w ramach organizacji pozarządowych i specjalnych projektów. W województwie lubelskim w ramach Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych działa blisko 130 organizacji.